Szanowni Państwo, kończy się kolejny rok naszego życia, funkcjonowania, radości bycia na Ziemi. Rok jakże nieprzewidywalny, rok jakże trudny na różnych płaszczyznach. Ale dane nam było dożyć do dnia dzisiejszego. I myślę, że to jest największa radość. Mogliśmy tworzyć, pracować, realizować swoje pasje, ale również pomagać ludziom, którzy stanęli na naszej drodze. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za pracę tego roku, który się kończy. Za Wasze wielkie serca, za spojrzenie na potrzeby, czy to społeczne, czy to rodzinne, prywatne, zawodowe. Każdy z nas napotkał na pewno w tym roku ludzi, z którymi chciałby dalej przebywać, żyć, tworzyć, realizować wszystko to, co go cieszy. Ale na pewno były również i przykrości. I myślę, że to należy jak najszybciej przenieść już w zapomnienie i przejść do nowego roku. Dziękuję wszystkim tym, którzy miejsca pracy tworzą w naszym regionie, którzy je utrzymują, którzy dzisiaj przeżywają bardzo trudne chwile. Ta dyscyplina, czy to społeczna realizowana, czy to w stowarzyszeniach, czy w organizacjach, różnego rodzaju przedsięwzięcia napotkały w tym roku na różnego rodzaju problemy i perturbacje. Ale trzeba powiedzieć, że rok w gminie Jasienica w budżecie kończymy nie najgorzej. Mamy spadek oczywiście dochodów, te, które były planowane z ministerstwa, ale znowu z drugiej strony mamy przychody. Otrzymaliśmy dodatkowe środki, ale również sami wypracowaliśmy dodatkowe fundusze, zbywając kolejne grunty w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie. To powoduje, że budżet, który już kończymy, będzie miał nadwyżkę na przyszły rok, który zobaczymy, co przyniesie. Dlatego z jednej strony dziękuję wszystkim, którzy pracowali, abyśmy mogli ten rok zakończyć z takim wynikiem. Dziękuję wszystkim Państwu radnym, sołtysom, stowarzyszeniom, organizacjom, jednostkom organizacyjnym, pracownikom urzędu, którzy pracowali. Nie bali się, że będą zarażeni. I to słowo myślę, że bardzo duże. Nie bali się. Każdy się bał. I każdy się boi, ale każdy chce służyć. I za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim służbom ratowniczym. Dziękuję służbie zdrowia. Mamy 5 ośrodków zdrowia, które funkcjonują jako publiczny zakład. Dziękuję tym pracownikom. Dziękuję wszystkim służbom pogotowia. Dziękuję strażakom, ratownikom, służbom mundurowym, policji, którzy pracowali w tym roku. Nieśli nam ład, porządek, zabezpieczali wszystko to, co trzeba było wykonać. Życzę Państwu, aby Wigilia Bożego Narodzenia i samo Boże Narodzenie i to przyjście na świat Dzieciątka kolejny raz w naszym życiu przyniosło nam kolejne dobre spojrzenie na przyszłość. Aby ciepło rodzinne, które Państwo będziecie mieć podczas świąt, było taką radością, energią i dawało poczucie, że warto tworzyć, warto żyć, warto być dobrym człowiekiem. Wszystkiego dobrego Państwu życzę na kolejny rok. Wiele radości, wiele satysfakcji, wiele optymizmu i aby wszystko to, co idzie w dekretach, w ustawach też przynosiło radość. Wszystkiego dobrego na kolejny rok współpracy, pracy dla mieszkańców gminy Jasienica, gości,
ale również dla całego regionu Śląska Cieszyńskiego. Niech się Państwu szczęści i darzy w 2021 roku.